No tak, no pierwsza połowa z lekką przewagą brzyska rolu. Piękne wyprowadzone kontry, po których strzeliliśmy 3 bramki, powinniśmy strzelić 6. No niestety nie strzelali prawie że do pustych z konieczka. Lewandowski czy Michał Zawada. Przeciwnik miał jedną setkę, no w kapitalnym stylu obronił Baranowski Hubert, bramkarz nasz. No i to byłoby tyle do przerwy. No, po przerwie 3-0 to już myślałem, że mecz jest, można powiedzieć, rozstrzygnięty, no, ale się okazało, że jednak nie. Czyli przeciwnicy na 3-1, bramka kuriozą, rzutu rożnego bezpośrednio. Bramka sobie włożył, no, młody, 19 lat, niedoświadczony. No ale szybko odpowiedzieliśmy na 4-1. No niestety, później 4-2 po jakichś naszych błędach, karny na 4-3, o ile się nie mylę. No i było bardzo ciężko, no w końcówce jednak żeśmy po czasie strzeli na 5-3. No tyle mogę powiedzieć w wielkim skrócie. To znaczy ten awans, to ja namówiłem działaczy o ten awans, bo przychodząc tu w lipcu, to była rozmowa, żeby po prostu utrzymać spokojnie zespół. No ale ja mówię, zawstale i wmawiałem, że trzeba grać o coś, no już dzisiaj wszyscy chcą, myślę, że działacze i wszyscy chcą awansować. Pierwsza połowa na pewno nie ułożyła się tak, jak sobie założyliśmy. Znaliśmy mocne punkty Piasta Złotniki. Chcieliśmy je zniwelować, ale zdecydowanie nam to nie wyszło. 0-3 wynik mówi o wszystkim. Dwie bramki straciliśmy po szybkich kontrach, na które uczulałem chłopaków. Atutem Piasta zdecydowanie z konieczka Zawada na skrzydłach. Mieliśmy grać tak, żeby nie pozwolić im za dużo, zostawić im za dużo miejsca. Niestety nie udało nam się. Na drugą połowę wyszliśmy po prostu z gromo honor. Chcieliśmy strzelić honorową bramkę, zobaczyć co wyjdzie. Zaczęła się gra układać, strzeliśmy bramkę, jednak szybko stracona następna spowodowała troszeczkę rozluźnienie. Jednak jestem wdzięczny chłopakom za walkę, za zaangażowanie i druga połowa była pełna emocji z racji tego, że po prostu zagraliśmy bliżej przeciwnika, bardziej agresywnie i z konieczka z Zawadą mieli mniej miejsca, przez to my wyprowadzaliśmy te kontry. Nie ukrywam, Piast miał sytuację na dobicie nas i spokojny mecz, nie wykorzystał ich. My to wykorzystaliśmy, zrobił się ciekawy mecz. Kontra w 93 minucie na 5-3 zakończyła ten mecz, ale ogólnie mówię, no, zasłużenie wygrał Piast. Nie zagraliśmy tego, jak sobie założyliśmy. Nie, po prostu znaliśmy, wiedzieliśmy, jak Piast gra, a jednak nam to nie wyszło. Gramy dalej. No, sytuacja jest niezaciekawa, bo wyniki nasze na wiosnę na pewno są dalekie od oczekiwań. Kadra się kruszy. Dużo kontuzji. Wypadło dużo chłopaków, którzy nie grają całą rundę. Dużo kartek. Ale gramy dalej, no chcemy jeszcze zostało 5 spotkań, także chcemy coś wygrać, chcemy się cieszyć z 3 punktów. Na pewno po sezonie przyjdzie czas na podsumowanie i decyzje i rozliczenia, także mówię. No dzisiejszy mecz na pewno dla kibica był emocjonujący, bo chyba nikt nie przewidywał, że po 0-3 Brzesko Rol się podniesie. A tutaj w drugiej tyle emocji, w drugiej połowie, także mówię, za tą walkę i podjęcie tej walki chłopakom dziękuję, mówię. No piłkarsko mówię, Piast zasłużenie wygrał i im gratuluję. Myślę, że obawiali się meczu u nas, na naszym boisku. Myślę, że razem ze Zdrojem Ciechocinek zrobimy awans do czwartej ligi i im tego życzę.